Dzień dobry Państwu. Dzisiaj kolejna część serii Czy Bóg zachowa swoich? Czy Bóg zachowa swoich? Czy zbawienie jest utracalne, czy zbawienie jest nieutracalne według Słowa Bożego, według Biblii? Dzisiaj część czwarta. Ta czwarta część dotyczy takiego zagadnienia, takiego spostrzeżenia, że według Słowa Bożego ludzie wierzący są porównani do owiec. I te owce to są takie głupie zwierzęta, prawda? Są całkowicie zależne od pasterza. I owce Chrystusa. Znamy na pewno przypowieść o zgubionej owcy, ale to nie o tym tutaj będę mówił. Bardziej chodzi o owce z 10 rozdziału Ewangelii Jana. To Pan Jezus w tym 10 rozdziale Ewangelii Jana porównuje swoje dzieci do owiec. Owce są tam jednoznacznie identyfikowane z wierzącymi. 10 rozdział, 27 werset. Owce moje głosu mojego słuchają i ja znam je, a one idą za mną. I ja daję im życie wieczne i nie zginą i nie giną na wieki i nikt nie wydrze ich z ręki mojej. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy nad wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich z ręki Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Więc widzimy tutaj jednoznacznie w tym fragmencie, że Jezus zna swoje owce i wie dokładnie, które należą do Niego. Co do innych owiec wypowiada się jasno. Pomimo całej ich aktywności i zaangażowania, w dniu ostatecznym powie im: nigdy was nie znałem. To zdanie jest niesamowicie poważną, wręcz ponurą odpowiedzią na jedno z najczęściej zadawanych pytań, a mianowicie tego typu pytania się pojawiają. Dajmy na to, że jest człowiek, który przyłączył się do Kościoła, wyznał swoją wiarę i przez wiele lat był aktywnym członkiem społeczności, na przykład nauczycielem szkółki niedzielnej, pastorem, diakonem, starszym, księdzem, ale po paru latach konsekwencji, czyli wytrwałości w chrześcijańskim życiu i wydawaniu dobrego owocu, dobrego świadectwa, odwrócił się od Boga, wrócił do świata, całkowicie wyrzekł się chrześcijaństwa i zaprzeczył Ewangelii, którą wcześniej wyznawał. Czy to nie kłóci się z tym, że zbawienie jest nieutracalne, kto raz zbawiony, na zawsze zbawiony, i twierdzeniem, że Bóg zachowa swoich? No więc tutaj jest oczywiste, że odpowiedź jest nie. Nie. To nie ma żadnego związku. To jest po prostu jednoznaczne. Możemy o tym przeczytać między innymi w liście Jana, pierwszy list Jana. Pierwszy list Jana, drugi rozdział, 19 werset. Wyszli spośród nas, lecz nie byli z nas. Gdyby bowiem byli z nas, byliby pozostali z nami. Lecz miało się okazać, że nie wszyscy są z nas. Więc tutaj jednoznacznie widzimy, że mamy taką sytuację. I ten fragment mówi nam, jak mamy odnosić się do takich przypadków. To jest bardzo ważne, żeby rozumieć, że w ogóle nie byli z nas tacy ludzie. W ogóle, nigdy. Znaczy to tyle, że można należeć formalnie do zboru, formalnie do kościoła, formalnie do grupy biblijnej, domowej grupy biblijnej,
wyznawać, chwalić się wiarą przed innymi, nawet wziąć chrzest, ba, nawet można nauczać, a jednak nigdy się nie nawrócić. Można robić wiele, ale nigdy nie narodzić się na nowo. Jeśli taki człowiek naucza prawidłowej doktryny, to będzie ona dawać dobre skutki, dobre owoce, niezależnie od rzeczywistego stanu duchowego tego nauczyciela, bo prawda wykonuje swoją pracę. Może się okazać, że ten, który głosi, pójdzie do piekła, a ten, który go słuchał, pójdzie do nieba, bo przypadkowo się nauczył właściwych słów, właściwych sformułowań z Biblii. Być może nauczono go tego i przekazał to prawidłowo. Tak samo jak odbiornik radiowy nie pójdzie do nieba tylko dlatego, że z jego głośnika ktoś powiedział Ewangelię. Ten twój telefon teraz albo laptop, na którym oglądasz ten odcinek, nie pójdzie do nieba, mimo że przez to urządzenie jest głoszona Ewangelia, między innymi w tym teraz wykładzie. Więc tutaj nie ma to żadnego związku. Może się okazać, że jeśli nawet taki człowiek głosi prawidłową doktrynę, to może się okazać, że został wyuczony ludzkiego przepisu, a sam w nią nie wierzy. Są dziwni, różni ludzie. I oczywiście prawda ma większą moc, kiedy jest nauczana przez człowieka, który jest zbawiony, który sam wierzy w to, co mówi. I ten człowiek prowadzi święte życie dla chwały Bożej. I wtedy jest to bardziej działające na ludzkie sumienia, na ludzkie serca, niż wtedy, kiedy hipokryta ją opowiada, niewierzący w to, co mówi. Ale fakt faktem, Bóg używa swojej prawdy niezależnie od tego, kto ją opowiada, kto ją głosi. To wyjaśnia, dlaczego niektórzy ludzie są w stanie robić wielkie rzeczy, jednocześnie nie będąc nawróconymi dziećmi Bożymi. Pewien chrześcijanin z Indii był zaproszony przez misjonarza pochodzącego ze Stanów albo z Europy do odwiedzin i przyjechał z Indii do Europy czy do Stanów Zjednoczonych. Poodwiedzał zbory, między innymi mogło to być też w Polsce. Poodwiedzał zbory, poodwiedzał różne działania robione przez ludzi z tych zborów. Przejrzał literaturę, która była wydawana. Bardzo mu się te rzeczy wszystkie, było widać, mocno podobały. Był zadowolony, zachwycony. I na lotnisku, gdy był już żegnany przez tego chrześcijanina, który go zaprosił, pytał go o wrażenia. Co o tym wszystkim myślisz? A ten chrześcijanin z Indii powiedział, że jest pod wielkim wrażeniem, jak wiele można zrobić bez Ducha Świętego. Że to jest dla niego szokujące odkrycie. Faktycznie my, będąc wyrośli w kulturze chrześcijańskiej, nawet nie zdając sobie sprawy, możemy nie zauważyć takiego aktywistę religijnego. Ja takich bardzo często spotykam. I to jest bardzo smutny stan. Ostatnio miałem taki przypadek na jednej z grup biblijnych na Facebooku. Zgłosił się do mnie człowiek i on mówi, że prowadzi taką inicjatywę, która głosi prawdy z Biblii. To ja tak przyjrzałem się temu i faktycznie same dobre rzeczy tam były reklamowane, przedstawiane. I tak jak każdego zapytałem go, a mogę ci zadać pytanie? Tak, wal, śmiało mów, pisz, bo to było przez pisanie. Więc go zapytałem,
czy gdyby dzisiaj umarł, to czy poszedłby do piekła, na które zasłużył, czy do nieba, na które nie zasłużył? I ten człowiek zmartwił mnie straszliwie, bo odpowiedział, że jego zdaniem nikt nie może tego być pewnym. Dopiero jak stanie na sądzie ostatecznym, to zostaną osądzone jego uczynki i na tej podstawie być może się załapie. Byłem przerażony, dlatego że wiele tych fragmentów biblijnych, które on tam propagował, to zawierało w sobie fakty dotyczące tego, że kto uwierzy w Pana Jezusa, będzie zbawiony, że możemy wiedzieć, że mamy życie wieczne, że kto wierzy w Jezusa, nie będzie sądzony. A mimo to serce tego człowieka, jeżeli to, co mi odpisał, jest stanem jego serca, oznacza, że to jest człowiek idący na potępienie do piekła. A być może przez te jego publikacje, kazania, opowieści, filmiki, dużo osób się nawróci, bo one były dobre, te filmiki i te propozycje, i te memy, i te kawałki wykładów ze Słowa Bożego. Ja tam nic nie zauważyłem takiego, co by było niewłaściwe. Same wartościowe rzeczy. I smutno jest mi, bo takich ludzi spotykam co rusz. Nie dalej jak 2 tygodnie temu. Też był taki człowiek, inny niż tamten. I dokładnie to samo było, że on bardzo dużo pracy wkładał, ale sam na to postawione pytanie, czy gdybyś dzisiaj umarł, to poszedłbyś do nieba, na które nie zasłużyłeś, czy do piekła, na które zasłużyłeś, po prostu nie umiał odpowiedzieć, obraził się, zablokował mnie i uciekł, jak poparzony. Więc Słowo Boże mówi wyraźnie, że jeśli uwierzysz Pana Jezusa, stajesz się Jego owieczką i On zna swoje owce i nikt nie wyrwie tej owieczki z ręki Pana Jezusa, nikt nie wyrwie tej owieczki z ręki Ojca. I Pan Jezus i Ojciec są jedno i to jest jednoznaczne. Niech Bóg ci błogosławi. Czytaj Biblię, Słowo Boże. Pamiętaj, Pan Jezus Chrystus umarł za twoje grzechy i ta doskonała ofiara całkowicie jest wystarczająca, aby wszystkie twoje grzechy zgładzić. Jeśli nie masz Nowego Testamentu, możesz do mnie napisać SMS-em albo zadzwonić. Jeśli masz pytania, możesz je zadać tu pod filmikiem, możesz do mnie zadzwonić i je zadać. Podaję telefon, na który można wysłać SMS-a z prośbą o Nowy Testament bezpłatny albo zadzwonić, pogadać. Niedawno zadzwonił do mnie jeden człowiek całkowicie niewierzący i zaczęliśmy rozmawiać i po pewnym czasie uwierzył. Te pytania, które mi zadał, były dla niego ostatnią barierą. I teraz dostałem informację, że rozważa już to, aby dać się ochrzcić. I na Śląsku byłby ochrzczony, jeżeli będzie kontynuował w tym swoim przedsięwzięciu. Zatem jest to bardzo ważne, abyśmy nie bali się kontaktować ze sobą, jeśli są jakieś bariery w rozumieniu niektórych fragmentów Słowa Bożego. Być może brakuje jakiegoś jednego słowa klucza, który otwiera serce, otwiera oczy. Więc dlatego podaję telefon 739-089-088, e-mail czytaj.biblie@onet.pl. I adres stacjonarny czytaj Biblię skrytka 31
63 500 Ostrzeszów. Z Bogiem.